Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 czerwca, jest 9. Małgorzata Mańgorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Znów pojawiła się szansa na porozumienie. Pielęgniarki i dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka o 12 mają wrócić do rozmów. Kierowcy blokują drogę numer 50 w okolicach podwarszawskiego Grójca. Naukowcy mają nową hipotezę dotyczącą udomowienia psów. W południe ma dojść do kolejnej tury rozmów w Centrum Zdrowia Dziecka. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, który odpowiada za Departament Pielęgniarek i Położnych w resorcie, spotkał się późnym wieczorem z protestującymi. Przyjechałem do strajkujących, ponieważ niepokoi nas przedłużający się protest i niejasne bądź czasami nieprawdziwe komunikaty obu stron. Wysłuchałem wielu krytycznych uwag dotyczących funkcjonowania jednostki. Zostały powtórzone postulaty i żądania, mówił po wizycie w centrum wiceminister. Podkreślił, że otrzymał od pielęgniarek zapewnienie, że placówka mimo strajku funkcjonuje, choć w ograniczonym zakresie. Mówił też, że resortowi zależy, by negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia i jak najszybszym powrotem pielęgniarek do łóżek pacjentów. W Centrum Zdrowia Dziecka jest zatrudnionych około 800 pielęgniarek. Strajkujące twierdzą, że każdego dnia w szpitalu brakuje ich około 70 i nie są w stanie zapewnić małym pacjentom właściwej opieki i bezpieczeństwa. Domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Protest trwa już 13 dni. Teraz ważna wiadomość dla kierowców. Mieszkańcy gminy Warta i Chynów na Mazowszu znów blokują drogę krajową numer 50 między Górą Kalwarią a Grójcem. Utrudnienia czekają osoby jadące tą trasą, na przykład na popularną giełdę w Słomczynie. Mieszkańcy okolic Grójca protestują przeciwko planom budowy linii wysokiego napięcia, która ma przebiegać przez tereny ich gmin. Mówią, że inwestor nie pytał ich o zdanie, a linie energetyczne będą przebiegały przez ich sady. Obawiają się dewastacji regionu słynącego z sadownictwa. Protest potrwa do 12. Biskup Michał Janocha prowadzi procesję z relikwiami świętego Maksymiliana Kolbego, która wyruszyła z placu Piłsudskiego do świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Pielgrzymów jest kilkuset. Każdy z pielgrzymów idzie z jakąś intencją. Mamy następnego potomka. Chcieliśmy podziękować za naszą rodzinę, z córką Leną i z córką Kają. W południe na Błoniach przy świątyni zostanie odprawiona msza pod przewodnictwem prymasa Grecji. Po mszy odmówiony zostanie akt zawierzenia i dziękczynienia. Następnie relikwie świętego Maksymiliana zostaną wprowadzone do Panteonu Wielkich Polaków przy świątyni Opatrzności Bożej. Maksymilian Kolbe w czasie II wojny światowej oddał życie za człowieka. Jest świadkiem Bożego Miłosierdzia, mówi ojciec Piotr Cuber z zakonu franciszkanów konwentualnych. Szczytem dawania świadectwa o Chrystusie jest dla nas męczeństwo. O godzinie 14 przy świątyni Opatrzności Bożej zostanie otwarte miasteczko dla dzieci. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Unia Europejska i Turcja wznowiły negocjacje w sprawie zniesienia wiz. Utknęły one w miejscu, gdy władze w Ankarze poinformowały, że nie zmienią prawa antyterrorystycznego, czego domagała się Bruksela. Zniesienie wiz dla obywateli Turcji podróżujących do wspólnoty to kluczowy element unijno-tureckiej umowy dotyczącej zatrzymania fali migracyjnej do Europy. Unijni dyplomaci mówią, że władze Turcji zasygnalizowały gotowość zmiany prawa antyterrorystycznego. Wcześniej wprawdzie wykluczał to prezydent Erdoğan, ale teraz nastrój się zmienił, powiedział jeden z dyplomatów. Przełom w rozmowach nastąpił mimo zaognionych relacji na linii Berlin-Ankara w związku z przyjęciem przez Bundestag rezolucji uznającej masakrę Ormian przez Imperium Osmańskie za akt ludobójstwa. To, że rozmowy się toczą, jest zachęcające, przyznał rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Mimo wznowienia rozmów wydaje się jednak mało prawdopodobne, by pierwotny termin zniesienia wiz wyznaczony na koniec czerwca został dotrzymany. Wiele wskazuje na to, że dopiero od jesieni obywatele Turcji mogliby podróżować do Unii bez wiz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Psy stały się najlepszymi przyjaciółmi człowieka nie raz, tylko dwa razy. O nowej hipotezie dotyczącej udomowienia czworonogów piszą naukowcy w tygodniku Science. Na początku były wilki, potem prawdopodobnie nastąpiło podwójne udomowienie. Stało się to około 15 tysięcy lat temu, jeszcze zanim w otoczeniu człowieka pojawiły się krowy, świnie i kozy. Zdaniem autorów badań udomowienie psów nastąpiło jednocześnie w Europie i w Środkowej Azji lub w Chinach. Potem obie te grupy wymieszały się genetycznie, mówi David Grimm z tygodnika Science. Większość tego europejskiego DNA zniknęło, więc jeśli faktycznie było udomowienie w Europie, to nie ma już prawie żadnych śladów. Naukowcy badali geny 60 pradawnych psów, w tym cały genom czworonoga sprzed 5 tysięcy lat, znalezionego w Irlandii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.
Z najnowszych prognoz pogody wynika, że przelotnie popada dziś nie tylko na południu kraju, także na Nizinie Szczecińskiej i na Suwalszczyźnie, a burze pojawią się po południu w Karpatach. Termometry pokażą w najcieplejszym punkcie dnia od 20 stopni na północy do 23 w centrum i 25 na południu kraju. Tylko na krańcach północnych i w rejonach podgórskich ma być od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No. Saturn razi. No co chciałeś? Co chciałeś? Co dziki koniu chciałeś? No. Zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie Piotr i Paweł. Dostaniesz 100 zł. Ja nie jestem. No co chciałeś? Kup na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i3, RAM 4 giga, Windows 10 za 1549 zł i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzuch. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skurny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. Zatkany nos i zatoki, przez to jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Kiedy rzuciłam palenie, wpadłam z jednego nałogu w drugi. Odruchowo zamiast po papierosa sięgałam po przekąski. Wtedy w aptece kupiłam Appetit Block. Składniki suplementu diety Appetit Block zmniejszają apetyt, niwelują uczucie głodu oraz chęć podjadania. Appetit Block. I nie podjadasz. Czy wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się obudzi jakaś iskierka miłosierdzia, to się o te wszystkie psy może dowiedzieć. To jest telefon do wspaniałej wolontariuszki ze schroniska na Paluchu, pani Moniki. Pani Monika wie wszystko o tych psach, dlatego że ja od niej o tych psach się dowiaduję. I to jest numer telefonu 603 656 853. 603 656 853. No i dzisiaj mam do ogłoszenia psa, który jest rasowy, więc nie mam żadnych wątpliwości, że chętnych będzie bardzo dużo. Oczywiście żaden pies rasowy nie jest winien temu, że rasowy, natomiast preferowanie psów rasowych to czysty rasizm, co nie znaczy, że ten pies nie potrzebuje pomocy, bo bardzo potrzebuje pomocy i mam nadzieję, że chociaż on znajdzie kochający dom. To jest pies rasy Ridgeback, jest ma około 4 lat, jest wykastrowany, można się o nim dowiedzieć dużo na stronie Fundacji Duch Leona lub przez telefon, dzwoniąc pod numer 607-941-197. 607-941-197.
197. Już widzę, że popełniłam pomyłkę i to fatalną, dlatego że księgarnia z kotem mieści się na ulicy Bagatela 14. Nie wiem, dlaczego podzieliłam to przez 2 i podałam numer 7, więc poprawiam się, proszę państwa. Księgarnia z kotem mieści się w Warszawie na ulicy Bagatela 14. 14 to jest praktycznie róg Placu Unii. To tyle z zaproszeń, tyle ze smutnych ogłoszeń, to znaczy braku ogłoszeń. Jednak myślę, że ten telefon może zabrzmi u pani Moniki, w kimś z państwa się obudzi. Czas chcę powiedzieć, że miałam zaszczyt osobiście poznać Bodzia, którego bardzo długo ogłaszałam i który trafił do najlepszego na świecie domu. I mam nadzieję, że jakoś tak zrobimy, żeby państwo, którzy wzięli Bodzia, który 12 lat siedział w schronisku, mogli zadzwonić i powiedzieć, ile radości wniósł Bozio i ile oni mogli mu dać i mogą dać radości. Życie wtedy nabiera sensu. A teraz przejdę do tego, co jak się okazało. Wydawało mi się, że to jest takie oczywiste, że już wszyscy w Polsce wiedzą, że kastrowane zwierzęta nie są okaleczone. Okazuje się jednak, że nie. I cały czas pokutuje takie przekonanie, że jeżeli wykastrujemy psa, czy kota, suczkę, czy kotkę, to zrobimy mu ogromną krzywdę i tak naprawdę to jest tak, specjalnie się mówi, żeby psów nie przybywało, ale to jest ta krzywda, to jest ingerencja w naturę, to jest odbieranie zwierzętom naturalnych skłonności, tra-ta-ta-ta. Proszę państwa, jeszcze raz przypomnę, dlaczego w przypadku suczek i kotek kastracja, nie sterylizacja, kastracja. Zaraz powiem dlaczego. Nie czyni żadnego zła, jeżeli jest zrobiona w odpowiednim wieku. Dlatego, że zarówno suczki, jak i kotki to są zwierzęta, samice, czynne rozrodczo, tylko sezonowo. Zauważcie państwo, wszyscy ci, którzy mieli suczki, mają suczki, jeszcze nie wykastrowane, wiedzą, że cieczka nie jest tak jak u ludzi okres menstruacji co miesiąc. Cieczka u suczki jest raz, dwa razy w roku. Czasem zdarzają się takie suczki, które mają ją 3 razy w roku. Dzielą tę cieczkę bardzo długie okresy, bo rok ma 12 miesięcy. Więc jeśli cieczka jest raz w roku, to jest co 12 miesięcy. Jeżeli 2 razy, to co pół roku. Jeżeli 3, to co 4 miesiące. Więc są to bardzo długie okresy, kiedy organizm tych samiczek i suczek i kotek, bo kotki mają z kolei ruje, wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy są sprzyjające ku temu warunki. U nich rzeczywiście można podzielić ten okres gotowości do rozrodu na jakby 2 tury. Kiedy ruja występuje często, jeśli nie ma ciąży, wtedy kiedy jest ciepło, dzień jest długi i potem cisza całą zimę, kiedy dzień jest krótki i warunków do wychowywania potomstwa nie ma. Więc kotki organizm też zna stan uciszenia. Oczywiście ci, którzy hodują koty i starają się mieć jak najwięcej kociąt, no nie będę się na ten temat rozwodzić, mogą prowokować te ruje w bardzo różnych okresach roku, niekoniecznie właśnie wtedy, kiedy wystąpiłaby ona naturalnie, choćby tym, że odpowiednim oświetleniem, odpowiednimi lampami można spowodować nie tylko hormonami to, że cieczka, że ruja wystąpi u kotki w czasie, kiedy w naturalnych warunkach nigdy by nie wystąpiła, ale ja nie o tym mówię. Mówię o tym, że zarówno u kotki, jak i u suczki ciało, organizm jest w pełni przygotowany na czas, kiedy hormonów rozrodczych, czyli estrogenów, jakby jest w minimalnej ilości we krwi, w komórkach. Jest tego naprawdę bardzo maleńko, jest tego tylko tyle, ile potrzeba do funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania pewnych narządów mięśni i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że estrogeny nie są wydzielane tylko i wyłącznie przez jajniki. Wydzielane są również w innych tkankach organizmu i z reguły ta ilość wydzielana w innych tkankach organizmu zupełnie wystarcza
dla chociażby prawidłowej kurczliwości mięśniówki pęcherza. W związku z czym, jeżeli usunąć jajniki, które produkują tą główną porcję estrogenów wtedy, kiedy one są potrzebne do rozrodu, to jakby nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Nie jest to żadne okaleczenie. Okaleczeniem jest wykonanie tego zabiegu wówczas, kiedy na przykład organizm jest niedojrzały płciowo. Ja o tym mówiłam już milion razy, więc powtórzę to jeszcze raz. To jest taka zła moda, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych, a wynikała z tego, że rzeczywiście, jeżeli usunie się jajniki młodej samicy, która jest jeszcze niedojrzała płciowo, to ma się prawie stuprocentową gwarancję, bo przypominam, że w biologii nie ma stuprocentowej gwarancji, więc prawie stuprocentową gwarancję, że nigdy u tej samicy nie wystąpi nowotwór gruczołu mlekowego. I rzeczywiście to prawda. Jeżeli wykastrować młodą koteczkę, dziecko koteczkę, szczeniaczka, suczkę, to szansa na to, że powstaną nowotwory gruczołu mlekowego jest praktycznie zerowa. Ale koszt tego jest bardzo duży, dlatego że każdy z nas wie dobrze, jak ogromną rolę w dojrzewaniu organizmu odgrywają hormony płciowe. Powiem inaczej, bez hormonów płciowych organizm nie dojrzeje, nie osiągnie swojego stanu przewidzianego przez matkę naturę. Taki organizm jest niezidentyfikowany pod względem płciowym do tego stopnia, że tak naprawdę pewne zmiany, które są konieczne dla uzyskania dojrzałości fizycznej, dojrzałości umysłowej, są niezbędne, a wywołać je mogą tylko i wyłącznie hormony płciowe. A więc bardzo proszę w imieniu kotek i suczek, żeby tego nigdy nie robić, dopóki u kotki nie wystąpi pierwsza ruja, a u suczki nie wystąpi pierwsza cieczka. To bardzo ważne, dlatego że one będą takie, jakie miały być, a nie będą absolutnie okaleczone. To samo oczywiście dotyczy samców. Wtedy, kiedy będą wykastrowane, w momencie, gdy dojrzeją, u kocura to się czuje, dlatego że jego mocz nabiera bardzo przykrego zapachu i wiemy, że jest dojrzały płciowo. U psa z reguły można uznać, że jest to czas, kiedy zaczyna podnosić nogę, choć jeżeli pies nie sprawia żadnych kłopotów, warto jeszcze troszeczkę poczekać, żeby w pełni osiągnął swoją taką męską i sylwetkę i budowę i myślenie męskie. Także mam nadzieję, że przekonałam Państwa. Jeśli nie, to jeszcze raz będę to powtarzać. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam Dorota Sumińska. Kraj się wali, jak co tydzień. Ale nie traćmy rozsądku i humoru. Wytłumaczymy wam każdą katastrofę. Zrozumiecie ją, nim zginiecie. Prawda nas zaboli. Poniedziałki po 15. Piotr Najsztuk, zapraszam. Reklama. Zostań smokiem biznesu. Przyjedź na targi China Home Life Show i zobacz ofertę ponad 1000 najlepszych chińskich dostawców z wielu różnych branż. Po prostu zrób dobry interes i wygraj wycieczkę do Szanghaju. China Home Life Show i China Machinex. Od 7 do 9 czerwca. Warsaw Expo Nadarzyn. Odkryj smaki, którymi cieszą się Francuzi. Już od jutra rozkoszuj się wielkim wyborem ponad 30 oryginalnych francuskich serów. Między innymi ser z niebieską pleśnią, camembert lub talarki sera kosiego. Tylko 6,99 za opakowanie. Tylko 6,99. Oraz schab wieprzowy bez kości plastry 4,99 za 360 gramów. Jedynie 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego.
autograficzna podróż do najdalszych zakątków Ziemi. Zdjęcia światowej sławy fotografa Sebastiao Salgado. Po raz pierwszy w Polsce do 7 sierpnia. Pełny cykl Genesis. Podziwiaj 244 zapierające dech w piersiach unikatowe fotografie. Tylko w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Plac Teatralny 1. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Polscy siatkarze prowadzą z Australią 1-0 w swoim ostatnim meczu na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Rio. Biało-czerwoni awans mają już zapewniony. 4 śmiertelne ofiary powodzi we Francji. Trwa blokada krajowej 50 na trasie relacji Góra Kalwaria-Grójec na Mazowszu. Drogę zablokowali protestujący mieszkańcy. Utrudnienia potrwają do 11. Policja wyznaczyła objazdy. Więcej informacji o 10. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Zapraszam oczywiście, tak jak mówiłam, nie tylko tych, co już wierzą, ale jeszcze tych, co nie wierzą, a chcą uwierzyć, a nawet jak nie chcą, to mam nadzieję, że uwierzą. I czekam na Państwa telefony pod numerem 22 44 44 044. Przypomnę jeszcze telefon do Fundacji Duch Leona, w której czeka 4-letni Ridgeback kastrowany. To jest 607 941 197. I witam panią Martynę z Poznania. Dzień dobry, pani Martyno. Dzień dobry. Słucham pani audycji zawsze w niedzielę. Cieszę się bardzo. Chciałam zapytać, ja jestem technikiem weterynarii i... Tym bardziej się cieszę. ...zwierząt. I chciałam zapytać o jedną rzecz, ponieważ rozmawiamy właśnie dzisiaj o kastracji i sterylizacji. Jest jedna rzecz, która na przykład mnie dosyć moralnie gryzła i miałam... Ale teraz pani przerwę. Powiem, tak? Że my nie trzeba dzielić. Właśnie to jest pewien błąd, który podobno nawet w urzędowych pismach tkwi, że się sterylizuje się suczki i kotki, kastruje się psy. Nie, proszę pani. Kastruje się i samice, i samce, bo kastracja jest usunięciem gruczołów rozrodczych. Sterylizacja jest uniemożliwieniem rozrodu. Więc można na przykład podwiązać, prawda? Nasieniowody, tak. czy i to i będzie sterylizacja. Każda kastracja jest sterylizacją, nie każda sterylizacja jest kastracją. Tak, tak. Mi chodziło tylko o zabieg jeszcze inny, ponieważ bardzo dużo widzę dyskusji na ten temat na forach. Coś, co się nazywa w żargonie takim weterynaryjnym, powiedzmy, sterylką aborcyjną. I chciałabym się zapytać właśnie, jak się pani doktor... Nie ma czegoś takiego jak sterylizacja, kastracja aborcyjna. Jeszcze raz przypomnę, no niech pani nie używa słowa sterylizacja. Jest pani technikiem weterynarii. No niech mówię, pani... to jest żargon, tak? To jest, ale to nie, o tym po tak, ale to jest, mówią, to jest kastrujemy, wszyscy się przyzwyczaili, usuwamy gruczoły rozrodcze. Nie ma kastracji aborcyjnej, dlatego że aborcja jest wyrwaniem z zacisznej macicy, zarodka wczesnego płodu, prawda? Natomiast kastracja podczas ciąży, która nie ma nic wspólnego z aborcją, jest niczym nadzwyczajnym, a wręcz koniecznością, żeby nie dopuścić do tego, żeby te szczenięta lub kocięta się urodziły. Nigdy... Właśnie to jest argument z jednej strony, prawda? Że z jednej strony nie produkujmy bezdomnych zwierząt więcej. Oczywiście. A drudzy mówią, że nie zabierajmy tej, jeżeli jest to ciąża zaawansowana, to nie zabierajmy tej koci, psiej, mamie, dzieci. Ale ona jeszcze tego, ona tak wcale, dalej, tak? Ona tego tak nie planuje jak kobieta. Mm-hmm. Absolutnie nie. I proszę mi wierzyć, mówi, że w wysokiej ciąży nie chcą wykonywać kastracji. A jak się robi cesarskie cięcie, to co? To tak samo, to nie ma żadnego zagrożenia. To mówiłam, jeszcze raz powtarzam. Zagrożenie jest zawsze, kiedy robi to ktoś, kto jest niewprawny. Jeżeli ktoś umie i dobrze to robi, to jest łatwiejszym zabiegiem wykonanie kastracji wtedy, kiedy macica jest ciężarna, bo narząd jest większy, wszystko ładnie widać, wszystko ładnie można wydobyć z brzucha. Wszyscy wiedzą, że dla kogoś, kto nie jest w tym prawny, kastracja
bardzo młodziutkiej suczki czy kotki może być kłopotliwa. Dlatego, że to wszystko jest maleńkie, pokurczone, trudne do wyjęcia z jamy brzusznej. Natomiast w przypadku ciężarnej macicy ten zabieg jest bardzo łatwy. Natomiast zagrożenie dla życia jest takie samo, jak w przypadku kastrowania nieciężarnej samicy. Także nie, tutaj nie ma, naprawdę nie należy dopuszczać, bo co, jeszcze się, co się dzieje koszmarnego? Dopuszcza się do urodzenia tych szczeniąt i kociąt i potem je usypia, jako ślepe mioty. Ja już o tym mówiłam wielokrotnie. Nie ma żadnych ślepych miotów, to są kocięta i szczenięta, które jeszcze nie otworzyły oczu. No właśnie, a czy pani doktor na przykład uważa, że powinna być jakaś granica wtedy do opuszczalności zaawansowania ciąży przy takim zabiegu, bo mi się też wydaje, że to ja uważam, że nie. Są już wyrobione szczeniaczki, prawda? Uważam, że kastrować, zanim się nie okoci, szybko kastrować, żeby to się nie stało. Bo proszę pamiętać, że te płody, które są w macicy, one jeszcze nie przeszły tego chrztu bojowego, jakim jest poród, bardzo ważnego chrztu bojowego, kiedy nabierają samoświadomości tego, że istnieją, prawda? I nikt z nas nie pamięta tego okresu. I oczywiście one czują, oczywiście one odbierają, ale im bezpośrednio nikt nie robi krzywdy. Nagle zostaje zamknięte źródełko życia. Nikt ich nie wydobywa z macicy. Są w tym ciepłym, przyjaznym środowisku wodnym i nagle przestaje przychodzić życiodajny strumyczek i nic więcej. Więc ja myślę, że to jest najbardziej humanitarne. Natomiast absolutnie niedopuszczalnym jest usypianie tych zwierząt wtedy, kiedy one się urodzą. A niestety to do tej pory się dzieje. Kiedy się urodzą, to już nietykalne. To już nietykalne. Byłam ciekawa właśnie pani opinii, pani doktor w tej sprawie. Uważam, że to jest jedyne rozsądne wyjście. Jedyne. Dziękuję pani Martyno, pozdrawiam serdecznie. I jest z nami pani Maria z Wrocławia. Dzień dobry pani Mario. Pani Mario, dzień dobry. Dzień dobry pani doktor. Ta rozmowa, którą pani przeprowadziła, troszeczkę taka dla mnie była, no... Popieram panią, ale chciałabym, żeby jak pójdę ze swoim kotem do lekarza, żeby tak właśnie miała konkretną informację, a nie bardzo się kierować sercem. Chociaż bardzo trzeba. Trzeba się kierować zawsze sercem, tylko rozumnym. Niech to serce ma troszeczkę rozumu. Tak. Nie wiem, na minutkę wyszłam z pokoju, z pomieszczenia. Jak pani mówiła, jest jeszcze jeden taki mit chyba, tak, że kotki czy pieski czy suczki należy kastrować po urodzeniu jednego miotu. No to jakaś bzdura, jakaś totalna bzdura. No więc ja pani powiem, ja tydzień temu mi z targu przyniosła pani koteczka, który ma 3 tygodnie. Tak, to maleństwo. 15 deko waży. No kruszek. To nie był ten, który miał być, ale to nic. Jest już kochany, po tygodniu się nauczył z kuwetki, jeść jadł. I właśnie to był taki, i pan na targu miał 2. Jednego rudego ktoś kupił, a drugi jest jakby ciągnięty z komina, bo jest taki jakiś podpalany, nie wiem jaki, nie obojętnie. Najpiękniejszy na świecie. No właśnie, nauczył się już z kuwetki. Dzisiaj pierwszy raz poszedł do kuwetki i skorzystał sam, bez zadania. Jaki dzielny chłopak. No i jaki to sens? Dobrze, że myśmy tego kota wzięli. Całe szczęście. Pan powiedział, jeżeli ktoś chce kota, a każdy patrzy, że to się na dłoni mieści, on jeszcze zeza miał. Znaczy zeza w sensie, że oczy nie były skoordynowane. Tak, tak. Patrzenie. I proszę mi wierzyć, i to właśnie są skutki takiego jakiegoś, no trochę ludzkiej głupoty. On miał szczęście, gacuś, że przyszedł do nas. Ogromne. Lat mieliśmy kota, który, no odszedł po 20 latach, tak. Cudów nie ma. I długo się ze względu na chorobę zastanawiałam, czy wziąć, czy nie wziąć zwierzęcia, to jest odpowiedzialność. To nie ma tak, że trzeba wziąć.
I tak jak się Maciek znalazł, który nas przygarnął kiedyś, tak, bo ktoś go prawdopodobnie wyrzucił, ten się nawet ludzi boi, więc gdzieś od jakiejś kotki zabrany. Coś tam. I pan po prostu mówi, no nie mam co z tym kotem zrobić, nie wiem co by zrobił, no wyobraźnia może działać. A ja się domyślam, co by zrobił, co jest robione na gminie, nie mówmy o tym. Ale jest, i udało mi się przynajmniej, ale jest jeszcze taki mit. Pani pewnie o tym słyszała też. Słyszałam, więc jeszcze raz mówię, to jest bzdura, że absolutnie nie ma takiej potrzeby, a wręcz nie ma w ogóle po co, jeżeli jest tak dużo zwierząt. Ja się tylko pytam o jedną rzecz, że ci, którzy ulegają mitom niekastracji, czy kot, który wychodzi na zewnątrz, mówię o kocurze i który w domu nie bardzo przeszkadza cuchnąc, bo są takie, przez ludzi i to z dom ludzi, którzy... Chodzi i produkuje następne mioty. Tak, oczywiście, bo on oczywiście. Nie przeszkadza, a przynajmniej prawdziwy kocur. No któż tu się chce dowartościować, ja pytam. Ma pani rację, bardzo dobrze to pani powiedziała. Pani Mario, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, pozdrawiam bardzo, serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy pani Marii z Wrocławia i mamy teraz na antenie Lublin pani Elżbieta. Dzień dobry, pani Elżbieta. Doktor, tylko chwileczkę, bo chyba muszę ściszyć radio. Momencik. Tak, tak, radio proszę ściszyć zdecydowanie. Mam nadzieję, że się już udało ściszyć radio, proszę państwa, bo zginęła nam pani Elżbieta. Proszę bardzo, musiałam dobiec do radia. Pani doktor, z mojej strony dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Gorąca prośba. 2 czerwca zginęła mi kotka, trikolorka, zaprzyjaźniona, pieszczoszka. No w ogóle odchodzimy od zmysłów. Czy ja mogłabym taki apel na Ależ antenie oczywiście, podać? Proszę powiedzieć, gdzie, do kogo jest dzwonić? Lublin, ulica Hirschfelda lub okolice. Trójkolorowa, biało-rudo, tak. Czarna. Jak ma na imię? Ma na imię Rudzik, chociaż to kotka. Rudzik, kotka Rudzik, trikolorka, zginęła na ulicy Hirschfelda. Na ulicy Hirschfelda 2 czerwca. W Lublinie, 2 czerwca. Bardzo proszę. Telefon, bardzo telefon proszę. Pani Elżbieto. Tak, 785. 785. 199 808 lub stacjonarny. To proszę jeżeli. Jeszcze stacjonarny. 81 747 24 66. Mam nadzieję, że a pani, bardzo. Proszę nie ustawać i chodzić wieczorami. Chodzę wieczorami, wtedy, kiedy jest pusto, ale to czasem miesiąc się chodzi. Więc proszę absolutnie się nie zrażać. Chodzić wieczorami, kiedy jest pusto, kiedy nie ma ludzi z psami. Kiciać, zaglądać w okienka piwniczne, zaglądać w krzaki. No właśnie, kiciać. Nieokratowanych okienek nie ma niestety. No ale są jakieś krzaki, są jakieś zakamarki. No właśnie, no właśnie. Więc trzymam kciuki, pani Elżbieto. Dziękuję za i życzę, żeby się jak najszybciej Rudzik znalazła. Nie ma za co, ja współczuję z całego serca, wiem co to za rozpacz, wiem co to za cierpienie, jak zginie zwierzę, to jest okropnie, no, oby nigdy nikomu się to nie działo. Mamy telefon z Krakowa, dzwoni do nas pani Agnieszka, tak, pani Agnieszka dzwoni z Krakowa, dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam pani doktor podziękować serdecznie za wielkie serce dla zwierząt i dla ludzi. Dziękuję ja bardzo. Tak dość nietypowo zaapelować do wszystkich właścicieli psów i kotów, uważajcie na kleszcze, które w tym roku są straszliwie obecne i mordercze. Dlatego, pani niestety... Agnieszko, zawsze były, od wielu lat już były i są i każdy rok się mówi, że jest najgorszy. Nie dlatego, że mój piesek odszedł ponad miesiąc temu, po prostu babeszjowa go zmieszczyła. Dlatego trzeba przede wszystkim szybko reagować, bo pani Agnieszko... Babeszioza się pięknie daje leczyć, jeżeli zawczasu. Tak, ale pierwsze objawy były po prostu tak ogólne. On no bo one zawsze są ogólne, zawsze są ogólne. Dlatego właśnie serdecznie apeluję do wszystkich właścicieli zwierzaków chronić i oglądać. Chronić, oglądać i przede wszystkim wtedy, kiedy coś nas niepokoi w psie,
coś jest takiego, po prostu ten pies jest senny, nie chce jeść, nie jest za bardzo, nie za wesoły, natychmiast robić badanie krwi w kierunku babesz Jost. Naprawdę. Tego lekarz nie zalecił. To bardzo źle, bo to są bardzo nietypowe objawy. Objawami babesz Jozy jest ogólna niechęć do życia i to nie ma jakichś typowych objawów. Nie trzeba, zresztą my nie jest... Naprawdę chciałam serdecznie uczulić wszystkich, żeby uważali bardzo. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko. A jednocześnie mogę, chciałam tylko powiedzieć, że to był pies, jak ja to mówię, z odzysku. Luna mi się zdarzyła w mojej imieniny 10 lat temu. Była błąkającym się psem na wsi, potwornie zestresowanym, zagubionym, zaniedbanym i muszę powiedzieć, że Luna dała mi 10 najwspanialszych lat mojego życia. Więc teraz Luna się odradza w innych psach, proszę odrodzi szybko. Odrodzi się, obiecuję pani doktor na antenie, odrodzi się w następnego psa, potrzebuje troszkę czasu. Nie, one potrzebują, proszę nie być egoistką. Niech pani pamięta, że każdy dzień za kratami schroniskowymi to jest rok. I proszę tak nie mówić, i proszę od razu wziąć dwa. Dwa nieduże psy, naprawdę. To się nie uda, no niestety mam takie warunki, że nie mogę dwóch, ale następny pies będzie na pewno wkrótce. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam pani Agnieszko i dziękuję za telefon. Dzwoni do nas z Płocka pan Krzysztof. Dzień dobry panie Krzysztofie. Halo? Słuchamy, słuchamy. Dzień dobry. U mnie nie będzie ani o kleszczach, ani o kastracji, tylko będzie o takich dwóch bandytach w kanalarzach, które trafiły do mojego domu. W skrócie, bo to strasznie długa historia, ale dwa dni temu w nocy koło drugiej obudził nas telefon od koleżanki mojej żony, która stwierdziła, że w studzience takiej, ale nie ściekowej, tylko telekomunikacyjnej są dwa małe koty. Tak. Żeby było ciekawie, o tych dwóch małych kotach pół osiedla wiedziało od godziny, od nie wiem, 18, 17, dzieci tam zaglądały, patrzyły, ale nikt z dorosłych nic sensownego nie zrobił, że takie trochę nas to bolało, ta koleżanka wróciła z pracy późno, nie były sobie w stanie z mamą poradzić, żeby tą studzienkę otworzyć, w związku z czym ją otworzyliśmy, udało nam się jednego czarnego kociaka, kilkutygodniowego, ale takiego już jedzącego samodzielnie, tak, wyciągnąć. Kotka go, mieliśmy wrażenie, że przejęła, z drugim nam się nie udało, więc cały następny dzień moja żona czyhała na tego kota. Tak. Stawiliśmy w końcu do tej studzienki, bo tam studzienki telekomunikacyjne mają takie przewody na kablu, on gdzieś tam poszedł sobie gdzieś dalej. Moja żona wstawiła tam pudełko z karmą, no i następnego dnia było już zupełnie cicho. Ja byłem przekonany, że już tego kota nie ma. I gdzieś koło godziny pierwszej w nocy w końcu moja żona nie wytrzymała. Mówi, idziemy do tej studzienki zajrzeć, bo ten drugi na pewno gdzieś tam jest. Zaglądamy, otwieram studzienkę, okazuje się, że w pudełku z karmą znajdują się dwa koty, czyli ten wyjęty wcześniej, który mieliśmy wrażenie, że kotka go przejęła, bo tam chodziła koło niego, i ten, którego wcześniej nie udało nam się złapać. Jeden czarny z takim białym podszerstkiem, śliczny, a drugi czarno-biały. Też śliczny. Straszne wariaty, tak. Spały przytulone do siebie w tym pudle. Wyjęliśmy, że byliśmy przekonani, że tam jest tylko jeden, że ten drugi już nie ma. A tu się nagle okazuje, są oba. Ja mam z tym mały kłopot, ale dzwonię nie tylko po to, żeby powiedzieć, że mam kłopot, ale także po to, żeby ludzi troszeczkę na pewne rzeczy uczulić. Te koty nie wpadłyby do tej studzienki, gdyby nie to, że pokrywa była po prostu wykruszona. Tam było tyle miejsca, że mały kot, idąc po trawniku, spokojnie sobie po prostu do tej studzienki wpadał. One nie są głębokie. To są tak dla dorosłego mężczyzny mniej więcej do pasa, natomiast kot nie jest w stanie się z tego wydostać. Tak, więc warto po prostu to przejrzeć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie wiem jak to jest, ale pamiętam, że za moich czasów, jak dzieci gdzieś znalazły kotka, który był w potrzebie, to biegły szybko do rodziców i mówiły, tato, mamo, trzeba go wyjąć, bo ten biedny kotek tam umrze z głodu. Tutaj nagle się okazuje, że pół osiedla wiedziało o tym, że te koty tam siedzą, ale nikt nic absolutnie nie zrobił. My się o tym dowiedzieliśmy, tak jak mówię, po drugiej nocy już myśleliśmy, że się czasów, pali. To znak czasów, panie Krzysztofie, tak. Słucham? To znak czasów. Tak, no właśnie tak mi się wydaje, że kiedyś troszeczkę inaczej nas wychowywano. I kolejna sprawa, ponieważ my już mamy całe mnóstwo kotów, to te dwa koty, tak jak to mówię, kanalarze chętnie są zdrowiutkie. Tak. Suwają tak, że się w ogóle w głowie nie mieści. One w tej chwili mają wydzielone takie miejsce dla siebie, żeby mogły poznawać świat przynajmniej w tej najbliższej okolicy. Są przeszczęśliwe, przezadowolone, mruczą. No w ogóle są niesamowite i najchętniej zostałyby z nami, ale tak szczerze mówiąc nie bardzo ja rozumiem. Mamy warunki na następne koty, nie wiem.
zaapelujemy, żeby ktoś może te dwa kociaki przejął? Oczywiście, apelujemy. Tylko, że najlepiej by było, żeby poszły razem, dlatego, że jeśli to jest rodzeństwo i one będą się cudownie, to będzie teatr dla każdego. Tak, one muszą być razem. Nie ma innej szansy, żeby je w tej chwili rozdzielać, bo one są po prostu tak sobie zakochane i ten wrócił do tej dziury do niego. No pewnie, no to ja... Stwierdził, że on nie chce być bez swojego brata. To chłopaki czy dziewczyny? Wie pani co, to już jest taki wiek, że trudno stwierdzić. Wydaje mi się, że to są chłopaki, ale ja tak niedokładnie do dziurki tam jestem w stanie. Panie Krzysztofie, proszę się nie rozłączać, dobrze? Dobrze. Proszę się nie rozłączać, bo musimy zrobić małą przerwę i za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 3. Jest taki temat, który się od wczoraj w polskich mediach przetacza. I nie jest to temat pod tytułem pies ugry Stefana Niesiołowskiego, a ten powiedział do niego ty pisowcu albo coś takiego, tylko bardzo porządny temat, mianowicie frankowiczów. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziewiąta 40. Agnieszka Lipińska. Trwa blokada krajowej 50 na trasie relacji Góra Kalwaria-Grójec na Mazowszu. Drogę zablokowali protestujący mieszkańcy. Utrudnienia potrwają do 11. Policja wyznaczyła objazdy. Strajkujące od blisko 2 tygodni pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka dziś w południe mają wrócić do negocjacji z dyrekcją Instytutu. Do 82 wzrosła liczba rannych uczestników festiwalu rockowego w Niemczech, w których wczoraj uderzył piorun. Więcej informacji o 10. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Zapraszam i mam nadzieję, że pan Krzysztof nie rozłączył się z nami. Wracamy do rozmowy, panie Krzysztofie. Apelujemy o to, żeby ktoś, kto ma serce normalne i może przyjąć do domu dwa cudowne kociaki, prawdopodobnie dwóch chłopaków, zgłosił się pod numer telefonu i tu proszę podać. 501 12 77 69. Pani Doroto, ja od razu powiem, że gdzieś w granicach województwa mazowieckiego jestem w stanie te koty dowieźć. Jeśli ktoś na przykład tym lepiej. Tak, jeśli ktoś nie dysponuje, jest, nie wiem, no, radą trochę daleko od Płocka, ale tutaj najbliższe okolice w granicach 100 paru kilometrów nie widzę najmniejszego problemu. To będą takie koty telekomunikacyjne, może jakaś telekomunikacja by się tym zajęła, bo to z tej studzienki wyjęte. Dajemy oczywiście jakąś wyprawkę, małą kuwetę, którą wczoraj od razu dostaliśmy w jednym ze sklepów, jak się ludzie dowiedzieli o tym, że coś takiego się wydarzyło. Trochę karmy dla takich małych kotów. My po prostu nie mamy warunków takich już... Ja rozumiem, absolutnie to rozumiem. Żeby mieć zwierząt. Natomiast te dzieciaki zasługują naprawdę na fajny dom, strasznie się kochają, przez cały czas są razem, w ogóle się nie, jeśli odchodzą od siebie to tylko kawałek, ale wracają później i śpią przytulone, więc na pewno nie można by ich teraz ruszać. Ja myślę, że w ogóle nie trzeba rozdzielać, ja też mam takich dwóch węzwałów znalezionych wtedy, kiedy ledwo co łaziło, to jeszcze były bardzo malutkie. I też są takie dwa Michały w moim domu. My zauważyliśmy z doświadczenia, że jeden kot w domu się nudzi, dwa koty to już mają zabawę, jak są trzy, to w ogóle już człowiek nie jest im do niczego potrzebny, a jak są cztery koty, to właściwie tylko należy je karmić, bo one sobie doskonale dają radę same. Przy pięciu kotach to tak jak właściwie nie byłoby żadnego kota w domu, bo w ogóle nie są absorbujące, więc... No ja mam 10 w porywach, czasem 11, więc... No w porywach też mieliśmy tyle kotów, ale więc one w sposób naturalny odchodzą. Tak. Po drodze, gdzieś tam. Strasznie dziękuję, mam nadzieję, dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, i w ogóle dziękuję, że państwo jesteście w Płocku, bo przynajmniej populacja kocia będzie bezpieczniejsza. Także wielkie dzięki.
Remusie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia. A teraz witamy Warszawę. Dzwoni pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, kłaniam się, pani doktor, pięknie. Ja tak może zacznę a propos tych kotów księgarzy. Otóż znam księgarnię, w której są dwa koty na ulicy Francuskiej. Też witają tam, wygrzewają się na słońcu, bo mają od godziny. Wspaniale, wspaniale. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry zwyczaj. Świetnie by było, gdyby było więcej takich miejsc, gdzie są koty. Duże kocury, fajne, miłe, sympatyczne. Wszyscy ich podziwiają. Na Saskiej Kępie są znane. Ale a propos jeszcze pani Moniki. Właśnie dzisiaj o 12 jadę na następny spacer, co by z palucha zabrać jednego pieska. A ojej, tak panie Andrzeju, myślę, jak ja się cieszę ogromnie. Dwa, proszę wziąć dwa. Naprawdę cudownie. I cudownie, że pan zadzwonił. Proszę państwa... Dlaczego nikt nie chce naśladować takich ludzi jak pan Andrzej? O, jak się cieszę, że pan zadzwonił. Spadnie mi kamień z serca, że przynajmniej... Przepraszam. No cóż, już po pierwszych spacerach jesteśmy. Mamy ogródek, mamy miejsce, żeby właśnie te dwa psy były. I potężna dyskusja wczoraj była w domu. Tak. Odnośnie właśnie tych kocurów. Znaczy nie kocurów, przepraszam, piesków, bo niestety odeszły nam dwa pieski w przeciągu półtora roku. Tak. Chłopak, owczarek belgijski. A sunie musieliśmy, bo była już tak widulka schorowana, że musieliśmy uśpić ją i zawsze mi łezka leci. Jak... Oczywiście, no, oczywiście. Nie ma jej. Także panie Andrzeju, trzymam kciuki, żeby jak najszybciej. I chcę powiedzieć, że ten, kto nie ma ogrodu, to nie jest przeciw wskazanie do posiadania psa. Naprawdę. Nie o to chodzi, ale tak. One wtedy się czują bardziej... Nie, no jest cudownie, jak jest ogród, bo to jest po prostu wygodniej. Jest fajniej. Musimy tylko sprawdzić po prostu, co suczka podobna do owczarka alzackiego, czy będzie tolerowała, bo jest troszeczkę dominująca, drugą suńkę, która wygląda jak wyrośnięte shih tzu, tak. Tak, tej rasy, albo mniejszy pon. No wszystko, czarna, to jak wygląda, to nieważne. Tak. Jest po prostu, wskoczyła mi na kolana i się zakochałem. Cudownie, cudownie i pozdrawiam najserdeczniej obie suczki również. Ja bardzo dziękuję za tak sympatyczną audycję. Często mam dyżury w niedzielę, więc zawsze panią doktor słucham. Bardzo mi miło i od razu zawczasu pozdrawiam na każdy czas słuchania. Także do usłyszenia, panie Andrzeju. Pozdrawiam również i panią Monikę też. No pewnie panią Monikę zawsze pozdrawiamy, bo gdyby nie pani Monika, to nie udałoby się adoptować bardzo wielu psów ze schroniska na paluchu. No na pewno. Ona jest bardzo miłą osobą i potrafi określić charakter psa. No tą sunię owczarko podobną, ona jest troszeczkę zagubiona, ona się źle czuje, bo ona jest od niedawna w schronisku, no więc trzeba jej pomóc troszkę. No pewnie, tak, że tak. No pewnie, że tak. Trzeba pomóc i trzeba mieć dużo cierpliwości i nie mieć oczekiwań. Wtedy wszystko jest łatwe. Jeszcze raz pozdrawiam i bardzo dziękuję za takie audycje. Ja bardzo dziękuję. I opowiadania. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. I dalej Warszawa. Jest z nami pan Adam. Dzień dobry, panie Adam. Dzień dobry. Takie mam pytanie. Przybłąkała się do nas koteczka, była jeszcze mała, ważyła poniżej kilograma. Tak. No i kiedy troszkę podrosła, zawieźliśmy ją do lekarza do sterylizacji. Lekarz ją otworzył, jak to się mówi, i okazuje się, że już była wysterylizowana. Sam był zdziwiony, bo nie było żadnych blizn i stwierdził, że istnieje jakaś metoda hakowa, którą się stosuje u bardzo małych kotów. Czy coś pani na ten temat wie? Tak, bardzo niedobrze. To są takie mody. I jest ten sposób kastracji polega, znaczy wziął się z kastracji nieszczęsnych świń, loch, gdzie nacięcie robiło się z boku i takim hakiem wyciąga się jajnik i to jest usuwanie tylko jajników z bocznego cięcia. To nie jest dobre. To przychodzą mody, potem jak wiadomo, znowu to odchodzi, bo się okazuje, że to, co jest... lepsze jest wrogiem dobrego i stara, dobra metoda cięcia w linii białej pośrodku brzucha i usuwania całego narządu
ponieważ zostawianie macicy wtedy, kiedy jest już niepotrzebna, jest bezsensem i trzeba usunąć jajniki i macicę, jest najlepszym, najzdrowszym sposobem. Natomiast ta metoda, o której pan wspomina, no, takimi falami sinusoidą wraca i potem się okazuje, że jednak nie jest dobra, a potem ktoś znowu wpada na to i taki, no i tak jest właśnie. No właśnie, tylko ciekawa historia, skąd ten kot się u nas na podwórku wziął. Ktoś wyrzucił. Ale to przedtem by go kastrował? No, widocznie tak. Może komuś uciekła. No w każdym razie kotka bardzo fajna, wskoczyła pani za pierwszym razem na kolankę i od razu zrobiła kubkę, także się urodziła. Akurat to nie było najfajniejsze, ale cieszę się, że pani się tym nie zraziła. Nie, to było bardzo urocze dla nas. Myślę, że to ja bym nie chciała wcale. No tak się zdarzyło. No dobra, to dziękuję w takim dziękuję razie. Dziękuję panie Adamie, pozdrawiam. A my witamy Pruszków i panią Joannę. Dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry, szybciutko o gratulacjach, podziękowaniach i tym, że się cieszę i do rzeczy. Ja też się bardzo cieszę, dziękuję. Mam psa ze schroniska, już w tej chwili 8-letniego. Zawsze, jak to weterynarz nazywał, miał ADHD. Był prowadzony bezstresowo, nigdy nie dostał klapsa. Natomiast nasz olbrzymi problem z nim, z którym sobie nie radzimy jedyny, to, że atakuje koty. Mieszkamy w domu z ogródkiem i atakuje wszystkie koty, które my nie mamy kota, które się nam pojawiają w ogródku. Czy jest na to jakiś sposób? Nacisnąć zielony guzik. Przepraszam. Po pierwsze, sposób nie da się podać sposobu. Można by było, gdyby on był automatycznym pieskiem mechanicznym, tak. Prawda? Natomiast psychika zwierząt jest tak samo skomplikowana jak psychika ludzka i na podstawie opowieści telefonicznej na pewno sposobu się nie znajdzie. Są takie psy, u których nie ma na to sposobu. Są takie. Przede wszystkim te, które kiedyś szczuto na koty, które były nauczone gonienia kotów i robienia im krzywdy. Nigdy nie było. Przepraszam, od razu powiem. On był wzięty ze schroniska jako szczeniak 4-6-tygodniowy. Nie, no to nikt go nigdy nie szczuł na koty. Tak. Natomiast... Kochał koty początkowo. Bardzo się do nich łasił. Cieszył się na ich widok. Natomiast jak troszeczkę podróż, może coś się zadziało. Zaczął je potwornie atakować. Bardzo możliwe, że kot go pobił i podrapał. Bardzo możliwe, że spotkał jakiegoś kota w ogródku, który po prostu mu przylał i on w tym momencie powiedział: o, koty, chyba was nie lubię. Jeżeli pies nabierze takiego nawyku, bo trzeba pamiętać, że pies jest łowcą. Pies goni każdego, kto ucieka. Większość psów goni kota, dlatego że kot ucieka. Jak kot przestaje uciekać, to przestaje go gonić. Natomiast jeżeli on ma mordercze instynkty, jeżeli pani widzi, że on goni w konkretnym celu, no to wtedy no, trudna sprawa. Naprawdę nie jestem w stanie tego ocenić przez telefon, nawet nie znając psa w ogóle, prawda? Więc tu trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jak on te koty goni. Czy on kiedyś złapał kota i pogryzł, zrobił jakiemuś kotu krzywdę? Tak, zdarzyło się tak. Po prostu trzeba starać się, żeby koty państwa nie odwiedzały i nie ryzykować zdrowia i życia żadnego kota. Ja uważam, że jeżeli ma się psa, który jest psem na koty, po prostu trzeba zapomnieć o kotach na czas, kiedy ten pies będzie żył. Proszę powiedzieć, ktoś kiedyś mówił w internecie o metodach agresyjnych. Czy to w ogóle ma sens? Nie, proszę pani, nie ma sensu, dlatego że trzeba pamiętać, że nawet jeśli spowodujemy to, że pod wpływem naszych niechęci, znaczy okazywania niechęci i naszych działań na poskromienie takich instynktów u psa, pies w nim się nagle coś obudzi, coś przypomni, pani przy tym nie będzie i to będzie, i będzie to dla kota tragiczna sytuacja. Ja uważam, że naprawdę nie musi być tak, że musimy mieć psa i kota. Nie musi być tak. My nie mamy kota. Tak, więc nie może to weźmy mieć drugiego psa i będą dwa psy. Nie. Chodzi o te koty, które do nas przychodzą, tak, bo nie wiem, polują na. No, trzeba go na pewno karcić. Trzeba go na pewno karcić za to. Znaczy, na pewno trzeba mu na to nie pozwalać, tak. Żeby on wiedział, że pani się na to nie godzi. Tak, bo to jest bardzo ważne. Jest.
Natomiast jeżeli się obudzi taki instynkt łowiecki w psie, proszę pamiętać, to jest to, co się dzieje z psami myśliwskimi. One wpadają w pewien trans. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie jednym krzyknięciem przerwać ten trans. I to samo się może dziać u psa, który rozkochał się w polowaniu na koty, niestety. I dlatego ja uważam, że nie można ryzykować. Natomiast te koty nawet trzeba jakoś zniechęcić do odwiedzania ogródka. Popryskać wodą, jak przychodzą, żeby one nie przychodziły, dlatego że one się narażają. Tak, tak robimy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dziękujemy. I ja bardzo dziękuję. I pozdrawiam pani Anno. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Mamy jeszcze troszkę czasu. Przypomnę numer telefonu 22 44 44 044 i już się witamy z panią Małgorzatą z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Małgorzato. Nie ma pani Małgorzaty. Dzwoniła pani Małgorzata z Poznania, ale widocznie coś się rozłączyło. Przypomnę, proszę państwa, jeszcze raz o tym, bo mówi się jak pies z kotem, że to jest źle. Normalny pies, którego nikt nie nauczył tego, że kot służy do gonienia, absolutnie nie ma morderczych instynktów w stosunku do kota. Jest ciekaw kota. Najczęściej tak jest, jeżeli nie obudzi się w nim jakiś instynkt lub jeżeli my nie obudzimy tego instynktu. Jest z nami pani Małgorzata z Bytomia. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Mam kotkę, która właśnie skończyła rok. Od połowy kwietnia ma nieustającą rójkę, to znaczy to jest tak 4 dni rójki, 5 dni wiem, przerwy, 5 wiem, dni rójki, wiem. 4 dni przerwy. Wiem. Proszę mi powiedzieć, czy to tak ma być? Tak ma być, trzeba wykastrować, po prostu trzeba wykastrować to w przerwie. Ja wiem, tylko właśnie słyszałam o tym, że są jakieś zastrzyki na przerwanie rójki. Jeśli ona tak nawraca, to żeby... Nie, tak, nie, 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 proszę nie robić, nie robić żadnych zastrzyków. Tylko w przerwie między jedną rójką a drugą umówić się z lekarzem w gabinecie, który wykonuje dobrze tego typu zabiegi, operacje, że przyjdzie pani wtedy, kiedy skończy się rójka. Zawsze ma pani przerwy 3, 4, a nawet 5 dni między tymi rójkami. Aha, czyli można w takiej przerwie wykastrować? Oczywiście, tak? trzeba Aha, wykastrować. Bo ja słyszałam taką teorię, że trzeba poczekać miesiąc i dopiero później wykastrować. Nie wiem, nie. Proszę przypomnę, że jeżeli będzie pani czekać, to będzie pani musiała czekać do jesieni. Bo wtedy, kiedy jest odpowiedni okres, to rójka, jeżeli nie ma ciąży, to będzie rójka. Rójka jest za chwilę przerywana i w momencie, kiedy by była ciąża, no to się automatycznie nie ma rójki, prawda? Kończy. Więc tutaj po prostu trzeba wykastrować i już. Czyli w momencie, kiedy się kończy, umawiać się. Kiedy się kończy, umawiać się. Kończy cały cykl, tylko się po cały cykl się skończy jesienią. Aha, dobrze, okej, rozumiem. Dobrze, bardzo pani dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam również. Za tydzień dziękuję za cenną i konkretną poradę. I również pozdrowienia od Tosi i Zuzi. I dla Tosi, i Zuzi oczywiście ode mnie też najserdeczniejsze pozdrowienia i dla tej koteczki, która będzie kastrowana. Pamiętajcie państwo jeszcze o jednej rzeczy, bo dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy była kastracja. Żebyście dawali swoje zwierzęta, wykastrowali swoje zwierzęta w gabinetach, które robią to dobrze, w gabinetach, gdzie przyjmują lekarze, którzy po prostu właśnie tym się zajmują. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Niedziela, 5 czerwca, jest 10. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Tysiące ludzi na ulicach Warszawy i innych polskich miast. W ten sposób uczczono 27. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. W południe kolejna tura rozmów w Centrum Zdrowia Dziecka między pielęgniarkami a dyrekcją szpitala. Mimo prośby strajkujących, premier nie zaangażuje się w wypracowanie porozumienia. Wzrosła liczba rannych uczestników festiwalu rockowego w Niemczech, w których wczoraj uderzył piorun. Organizatorzy odwołali pozostałe koncerty.
10 tysięcy ludzi według policji do 50 tysięcy według ratusza wzięło udział w manifestacji w Warszawie z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca. Uczestnicy marszu zorganizowanego przez Komitet Obrony Demokracji przeszli z Placu Bankowego na Plac Konstytucji, a na koniec wznieśli toast za wolność. Ludzi do wzięcia udziału w manifestacji nie zniechęciła nawet pogoda. Wczoraj w Warszawie grzmiało i mocno padało. Jak ruszaliśmy z domu, padał deszcz, ale nie zraziliśmy się. To całą trasę przeszliście w takim razie z małym dzieckiem, właściwie chyba z dwójką? Tak. Warto było? Myślę, że warto. No trochę pokrzyżowała, bo dotarliśmy dopiero niedawno, ale chociaż na sam koniec. Szacunki w ogóle są bardzo różne. Policja mówi o 10 tysiącach, ratusz o 50 tysiącach ludzi. Trudno mi powiedzieć, bo na razie widzę tutaj tylko tą okolicę samego placu. Nie wyglądałam w ogóle jeszcze na Marszałkowską, więc nie wiem, ile tam było ludzi. Nie mam pojęcia. Trzeba spytać kogoś w helikopterze. Ja widzę tyle samo, to pan. My nie chcemy kraju, w którym będzie dyktatura. Przecież gdybyśmy tak przeliczyli naprawdę te wybory, to iloma procentami myśmy wybrali? Tak naprawdę 19, prawda? I to jest ta większość. Ja się na taką większość nie zgadzam. Szkoda. Mieliśmy nadzieję, że dzieci, wnuki nasi nie, że o to walczyliśmy wtedy, żeby było lepiej. A teraz znów zostajemy na ulicy, jakbyśmy od zera zaczynali. Słodko-gorzkie refleksje uczestników marszu zabrał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Oprócz Warszawy marsze i pikniki dla wolności odbyły się w blisko 30 miastach w Polsce i kilku za granicą. Premier Beata Szydło nie zaangażuje się w rozwiązanie konfliktu w centrum.